Grupa Lotos. Jesteśmy paliwem dla polskiego sportu.
Grupa Lotos. Jesteśmy paliwem dla polskiego sportu. I wracamy do Państwa na korty tenisowe Stołecznej Legii przy ulicy Myśliwieckiej. Przypomnę, że jesteśmy na turnieju Copernicus Bowl. Jest to turniej ITF Junior. No i od 8 do 12 sierpnia tenisiści do lat 18 walczą o zwycięstwo w tym turnieju. W tej chwili przed nami pierwszy pojedynek panów. Runda druga. Brytyjczyk Ewan Lumsden. On w białej koszulce i czarnych spodenkach. I to on rozpoczął ten pojedynek. A po drugiej stronie kortu u dołu Polak Michał Mikuła. Reprezentant Polski w tej chwili będzie po raz drugi już odbierał serwis. 15-0 rozpoczął reprezentant Wielkiej Brytanii. No zdecydowanie szybsza ta piłka, panowie. Nieco starsi od pań, które grały pierwsze spotkanie. Panie miały po 14 lat, panowie po 17. Polak w tej chwili wyrzucił piłkę poza kort, a więc 30-0 dla Brytyjczyka. Pierwszy serwis, pierwszy błąd serwisowy Lumsdena i piłka po raz drugi wprowadzana do gry. No, Brytyjczyk bardziej aktywny, bardzo ładnie podbiegł do taśmy na skrót. 40-0 dla Ewana Lumsdena. Jeszcze chwila oczekiwania na piłkę. No i autowe wprowadzenie piłki, a więc raz jeszcze Brytyjczyk zagrywa tym razem w taśmę. Właściwie to było chyba zagranie w siatkę, a więc 40-15 powinno być dla Brytyjczyka. Polak zagrał ładnie returnem na linię końcową. Tym razem Brytyjczyk zagrywa w siatkę, a więc 40-30. No i Polak tym razem źle odebrał serwis Brytyjczyka, a więc 1-0 w pierwszym gemie prowadzi, w pierwszym secie prowadzi Ewan Lumsden. Grupa Lotos. Jesteśmy paliwem dla polskiego sportu. Panowie zamienili się w tej chwili polami na korcie. W tej chwili mamy serwującego, zagrywającego Polaka na górze ekranu, Brytyjczyka na dole i to Polak rozpoczął
drugiego gema. Bardzo dynamiczna gra Brytyjczyka, ale tym razem skuteczniej rozpoczął reprezentant Polski, a więc Michał Mikuła prowadzi 15-0. Bardzo mocny serwis, ale do powtórki. No i po raz drugi w aut, a więc podwójny błąd serwisowy Polaka po 15. No, Brytyjczyk próbuje gonić Polaka od lewej do prawej, ale tym razem nieskutecznie trafia w siatkę i 30-15 dla Michała Mikuły. Net, a więc ponownie Polak będzie wprowadzał piłkę do gry. No i niestety nie udało się trafić w wyznaczone pole, a więc raz jeszcze. Tym razem poprawnie, nieco słabszy serwis, ale skuteczny i to ważne. Nieco dłuższa rozgrywka w tej chwili i Polak, no niestety, trafia w taśmę, a więc po 30. No i net przy serwisie Michała Mikuły, a więc ponownie musi Polak powtórzyć serwis. Tym razem w taśmę, no i musi Polak w tej chwili uważać przy tym trzecim wprowadzeniu piłki do gry, aby nie zrobić podwójnego błędu serwisowego. Udało się, a więc gramy dalej. Brytyjczyk po kilku takich dynamicznych akcjach teraz jednak stara się być na linii końcowej, chociaż teraz podbiegł troszeczkę do siatki. Polak również i Polak bardzo ładnie minął Brytyjczyka swoim zagraniem po prostej i 40-30 dla Michała Mikuły. Po pierwszych akcjach obaj tenisiści nieco spoceni przy pełnym słońcu. Niebo bez jednej chmury, a więc naprawdę warunki nie są najłatwiejsze do gry. Wysoka temperatura i pełne słońce na pewno daje się we znaki już od pierwszych sekund. W tej chwili Brytyjczyk trafia w siatkę, a więc w gemach 1-1. No i szybkie wznowienie. Brytyjczyk w tej chwili zagrywa w taśmę, a więc 15-0 dla Polaka. Biorąc pod uwagę, że to Brytyjczyk zagrywa, wynik 0-15.
bardzo ładne, szybkie dwa uderzenia Polaka i prowadzi w tej chwili z Brytyjczykiem 0:30. No, Brytyjczyk po raz kolejny w siatkę, a więc 0:40, no i jeśli nie poprawi czegoś w swojej grze, to za moment Polak go przełamie. Tym razem chyba Michał Mikuła wyrzucił piłkę poza kort, a więc jest 15:40. No, Brytyjczyk, widząc, że przy tym forehandzie z narożnika Polak ma drobne problemy, po raz drugi Polaka wyrzucił i zdobył kolejny punkt, a więc 30:40 w tej chwili. No i znowu na forehand i chyba skutecznie prosko. Aj, niestety, za bardzo chciał Brytyjczyk ściąć tą piłkę. No i mamy prowadzenie w gemach Polaka Michała Mikuły 2:1 i chwilka przerwy. Grupa Lotos. Jesteśmy paliwem dla polskiego sportu. No i wracamy do rozgrywki pomiędzy Polakiem i Brytyjczykiem. Michał Mikuła podwójny błąd serwisowy, jeśli dobrze zaobserwowałem, a więc 15:0 dla Brytyjczyka. Jeśli dobrze zaobserwowałem, to już w tej chwili 30:0 po
To było chyba autowe zagranie Polaka parę chwil temu. I po raz kolejny. Po raz kolejny aut, a więc wychodziłoby, że mamy 40 do 0. Niestety nie mamy w tych pojedynkach sędziów, a więc musimy tutaj starać się dość dokładnie obserwować, co dzieje się na korcie. Brytyjczyk będzie sprawdzał w tej chwili piłkę po serwisie Polaka. No i sugerowany jest out. A jeśli tak, to po raz drugi Polak zagrywa i po raz drugi niestety w out, więc mamy podwójny błąd serwisowy Polaka. No i gem ten się zakończył, a więc mamy remis po czterech gemach. 2-2 i za moment piłkę będzie wprowadzał Ewan Lumsden z Wielkiej Brytanii. Pierwszy błąd serwisowy Brytyjczyka. No i bardzo ładne zagranie Polaka. Podszedł do wysokiej piłki. Bardzo ładnie tą piłkę ściął. Brytyjczyk próbował jeszcze wyratować się z tej sytuacji, ale to Polak w tej chwili prowadzi 15-0. No i chyba kolejny aut w wykonaniu Brytyjczyka przy pierwszym serwisie, a więc drugi serwis. I Brytyjczyk niestety w taśmę, a więc Polak prowadzi 30 do 0. No i teraz niestety niezbyt udane to zagranie reprezentanta Polski. Wyrzucił piłkę na aut. I mamy 15-30. Podpalił się troszeczkę Michał Mikuła, myśląc, że pewnie tą piłkę umieści w korcie, ale ona jednak minimalnie minęła końcową linię i punkty zdobył Brytyjczyk. Po raz drugi Polak wyrzuca piłkę poza kort i mamy po 30. Serwisowy Brytyjczyka. Piłka ląduje w siatce i po raz drugi czekamy na wprowadzenie. No tym razem Brytyjczyk wyrzucił piłkę
poza linię boczną, a więc 30 do 40. A jednak nie, to już była ostatnia akcja, a więc jedna akcja gdzieś nam umknęła po drodze. A jeśli tak, no to Polak objął prowadzenie 3 do 2 i po 5 gemach mamy chwilę przerwy, po której wrócimy do Państwa na dalszą część tego pojedynku. Grupa Lotos. Jesteśmy paliwem dla polskiego sportu. I wracamy do pojedynku polsko-brytyjskiego. Przypomnijmy, na korcie centralnym Michał Mikuła i Ewan Lumsden. U góry w zielonej koszulce Polak, u dołu w białej Brytyjczyk. Rozpoczął Polak, ale chyba out. No, ciężko jest określić z nieco większej odległości, z której widzimy, ale chyba jednak zaliczone w pole. Brytyjczyk niepocieszony, a więc 15 do 0 dla Polaka. Powtórka serwisu za moment Michała Mikuły. Nieco lżejszy ten serwis, jak to zazwyczaj przy drugim serwisie. No i walka o kolejne punkty. Nieco dłuższa wymiana pomiędzy zawodnikami. No i teraz bardzo ładnym forehandem ku linii końcowej w narożnik niemalże Michał Mikuła, który prowadzi 30 do 0. Bardzo ładnie trafił w tej chwili Polak i mamy 40 do 0. No i Polak bliski objęcia nieco pewniejszego prowadzenia w tym pojedynku. Ładnie trafił Polak teraz i mamy kolejnego gema zapisanego na koncie reprezentanta Polski, a więc mamy 4 do 2 dla Polaka Michała Mikuły. No i teraz u dołu ekranu piłkę do gry będzie wprowadzał Ewan Lumsden. Polak będzie sprawdzał. A tak, zauważył, faktycznie był out, a więc Brytyjczyk po raz kolejny będzie wprowadzał
piłkę do gry. Nieco lżej, troszkę podkręcona ta piłka sprawiła troszeczkę problemów w odbiorze Michałowi, ale teraz Brytyjczyk wyrzuca piłkę na out, a więc mamy 15-0 dla Polaka. No i błąd serwisowy Brytyjczyka. Ponownie będzie wprowadzał piłkę do gry. Zdecydowanie bezpieczniejsze to wprowadzenie gry, ale po returnie Polaka Brytyjczyk wyrzuca piłkę na aut i mamy 30-0 dla Michała Mikuły. Teraz błąd. Teraz chyba był błąd naszego reprezentanta, a więc 15-30 powinno być. No, świetny return Mikuły, ale dobrze też dobiegł do tej piłki Brytyjczyk i out pokazuje Lumsden Polakowi, a więc remis po 30. No i kolejny błąd. Kolejny pierwszy serwis nieudany w wykonaniu Lumsdena. Znowu kilka dłuższych odbić po obu stronach. O, Brytyjczyk goni Polaka od lewej do prawej. No, ale Polak świetnie to rozegrał. Bardzo dobre uderzenie w boczną linię, niemal idealnie trafiona piłka, a więc 30-40. Polak prowadzi. No i o ile dobrze liczymy, jest to kolejny gem dla Michała Mikuły, a więc w tej chwili Michał Mikuła powinien prowadzić 5-2. Jesteśmy po 7 gemach, a więc chwilka przerwy i po tej krótkiej przerwie wracamy ponownie do Państwa. Grupa Lotos. Jesteśmy paliwem dla polskiego sportu.
No i wracamy na korty stołecznej Legii. W tej chwili znów panowie zamienili się. Polak u dołu, Brytyjczyk u góry i Polak wprowadza piłkę jako pierwszy do gry i prowadzi 15-0. Minimalnie niecelny ten pierwszy serwis i powtarzamy. No, Brytyjczyk bardzo mocno tuż pod linię końcową teraz podbiegł, ale niestety wyrzuca piłkę w aut. No, troszeczkę za mocno, gdyby nie tak wysoko uderzył, piłka by pewnie spadła tuż przed linią, a tak 30-0 dla Michała Mikuły. I błąd serwisowy Polaka. Chociaż jeszcze podejdzie i będzie sprawdzał. No i faktycznie piłka musiała wylądować poza wyznaczonym polem gry. Drugi serwis już dobry. Ładnie przerzucił w drugi narożnik Brytyjczykowi tą piłkę, ale Brytyjczyk skutecznie się broni. Ale teraz niestety trafia w siatkę i 40-0 dla Michała Mikuły. Polak w tym sezonie rozegrał oficjalnych spotkań 28. 20 z nich rozstrzygnął na swoją korzyść. 8 spotkań jak do tej pory przegrał. Lumsden troszeczkę mniej tych spotkań ma na swoim koncie. 23. 15 spotkań wygrał, 8 przegrał, a więc drobną przewagę w tegorocznych zmaganiach na kortach ma Michał Mikuła, który teraz pierwszy serwis trafia w siatkę, ale za moment poprawka, no i mamy nadzieję, że skuteczna. W tej chwili Brytyjczyk goni troszkę Polaka po korcie, ale znowu błąd Brytyjczyka. Za mocno chciał ściąć tą piłkę, trafia w taśmę, a więc mamy 6 gem dla Polaka. No i Michał Mikuła prowadzi po pierwszym secie wygranym 6-2 z Juhanem Lumsdenem, z Brytyjczykiem, a więc za moment przystąpimy do drugiej partii tego pojedynku. Póki co przypomnijmy, Michał Mikuła 6-2, pierwszy set i prowadzenie w meczu 1-0. Grupa Lotos. Jesteśmy paliwem dla polskiego sportu.
No i powoli wracamy do rywalizacji polsko-brytyjskiej. Przypomnijmy, że pierwszego seta wygrał Michał Mikuła 6-2. Mimo, że początek należał do Brytyjczyka, no zobaczymy, czy po tej przerwie, niedługiej przerwie, Brytyjczyk się odbuduje i będzie chciał wydrzeć Polakowi tego drugiego seta. Póki co niewielki błąd Polaka. Piłka ląduje w siatce, a więc 15-0 dla Brytyjczyka. To Brytyjczyk rozpoczął tego drugiego seta, a więc serwis jest po jego stronie. Przegonił trochę Polaka po korcie i bardzo skutecznym ścięciem po raz drugi w tym gemie to on zdobywa punkty, a więc Johan Lumsden 30-0. No teraz Polak zmusił Brytyjczyka do nieco mocniejszego uderzenia, ale uderzenie to wychodzi poza linię końcową kortu 30-15, a więc pierwsze punkty w drugim secie reprezentanta Polski. No i Brytyjczyk trafia w siatkę, a więc mamy po 30. No, Brytyjczyk pokazuje, że nie jest zadowolony z tej swojej gry. Nie do końca mu tam wychodzą tak, jakby chciał zagrania, a więc no, nie jest do końca z siebie zadowolony. No teraz Polak poza linię końcową. Chociaż idzie, chyba będzie sprawdzał. Chce zobaczyć to swoje zagranie. Ale chyba przyznaje rację swojemu rywalowi. I 40-30 dla Brytyjczyka. Kilka uderzeń wyższą piłką, teraz znowu troszeczkę niżej i mocniej. No i zobaczymy, czy Polak wykorzysta szansę. No, Brytyjczyk wyrzucił jednak piłkę poza pole gry i mamy po 40, a więc gramy pierwszego gema na przewagi. No teraz nie jestem przekonany, cóż to była za piłka, ale wydaje się, że to chyba Brytyjczyk zdobył przewagę, a więc najprawdopodobniej to właśnie Lumsden w tej chwili jest w nieco lepszej sytuacji.
tej chwili Lumsden skrótem bardzo ładnie doszedł do tej piłki szybciutko i zamortyzował jej uderzenie, a więc pierwszy gem tego drugiego seta należy do Brytyjczyka, który bardzo, bardzo ładnie i dość widowiskowo tego gema zakończył. Chociaż nie, jeszcze w tej chwili serwis po stronie Brytyjczyka. A więc to była piłka na przewagę i dopiero teraz powiem szczerze, że jestem zaskoczony, że aż tyle piłek panowie rozgrywali. Widocznie jedna z piłek była piłką, którą należało zaliczyć jednak Michałowi Mikule. A więc wychodzi na to, że w tej chwili dopiero Brytyjczyk zakończył tego pierwszego gema, rozstrzygając go na swoją korzyść. No i w takim wypadku mamy w tej chwili 1-0 dla Lumsdena, który prowadzi z Mikułą. Panowie zamieniają się miejscami. No i piłkę teraz do gry powinien wprowadzać reprezentant Polski. Mocnym odrzucającym serwisem rozpoczął Mikuła. Będzie sprawdzał tą piłkę Polak. No i chyba jest potrzebna konsultacja. No i pani sędzina wskazała, że to był aut. A więc jeśli tak, no to punkty dla Brytyjczyka, a więc 15-0 powinien prowadzić Johan Lumsden. No i teraz długa piłka w wykonaniu Lumsdena, więc mamy po 15. Dobre otwarcie. Teraz Polaka i zobaczymy, a teraz znowu Brytyjczyk przycisnął trochę Mikułę. Stoi pod siatką i no bardzo ładnie, ale niewiele mu zabrakło. Naprawdę niewiele mu zabrakło, aby skutecznie tę akcję zakończyć. No minimalnie, gdyby piłkę podniósł wyżej, mogłaby ona przebić się na stronę Polaka, ale tymczasem to właśnie Mikuła zdobywa
punkt, a więc 30-15 dla reprezentanta Polski. Znów błąd Brytyjczyka, dobra, szybka, niska piłka w wykonaniu Polaka. 40-15, no i staje Polak przed szansą wyrównania rywalizacji w drugim secie, a więc za chwilę może być 1-1. No i Brytyjczyk wyrzuca piłkę poza linię boczną. Na korcie centralnym stołecznej Legii mamy 1-1 po dwóch gemach. Tym razem u dołu kortu piłkę do gry wprowadza Lumsden. No i pierwsza odpowiedź Polaka skuteczna, a właściwie to Brytyjczyk popełnia błąd po dobrym returnie Mikuły. No i Polak 15-0 prowadzi. Brytyjczyk znów stara się podejść blisko siatki. Polak długą piłkę posyła, ale niestety nieskutecznie poza pole gry, poza linię końcową kortu i mamy po 15. Teraz błąd serwisowy Brytyjczyka i raz jeszcze będzie piłkę wprowadzał do gry. No, na linię idealnie trafił w tej chwili Lumsden. No to chyba była piłka jednak poza linią boczną. Nie wiem, czy Polak będzie sprawdzał. No i chyba jednak punkty dla Brytyjczyka, a więc 30-15 dla Lumsdena. Teraz Lumsden w siatkę, a więc po 30. Polak przy siatce, skrót, ale Brytyjczyk próbował dojść. Nie udało mu się niestety. A więc 40-30 dla Mikuły i za chwil kilka Polak może objąć prowadzenie 2-1 w tym drugim secie.
Błąd serwisowy Brytyjczyka. Raz jeszcze będzie wprowadzał piłkę do gry. No i tym razem skrót Polaka, Brytyjczyk. Ach, ładnie, bardzo ładnie zagrana piłka. Troszeczkę wiatr pomógł Polakowi. Ta piłka wróciła na kort, bo wydawało się, że wyląduje tuż poza nim. No i Brytyjczyk teraz w siatkę, a więc drugi gem w tym secie dla Polaka i Michał Mikuła po trzech gemach prowadzi z Ewanem Lumsdenem z Wielkiej Brytanii 2-1. Grupa Lotos. Jesteśmy paliwem dla polskiego sportu. No i wracamy do pojedynku polsko-brytyjskiego. Tym razem Polak na dole rozpoczyna. U dołu ekranu rozpoczyna tą rozgrywkę i chyba będzie powtórka serwisu w wykonaniu Makuły. Tym razem net. No i wreszcie prawidłowo zagrany serwis. No i walczymy o pierwsze punkty w czwartym gemie drugiego seta. No i Brytyjczyk wyrzuca piłkę poza kort, poza linię boczną. 15-0 dla Mikuły. Błąd serwisowy Polaka. No i po raz drugi błąd serwisowy Polaka, a więc po 15. Out, a więc raz jeszcze wprowadzenie piłki do gry. No i po raz drugi z rzędu podwójny błąd serwisowy Polaka. No i niestety
traci w tej chwili Polak to, co sobie wypracował nieco wcześniej. Nieco więcej nerwowości wkrada się w grę Michała Mikuły. No teraz wreszcie dobrze wykonany serwis i zobaczymy, czy uda się Mikule. No niestety, skutecznie prosto w linię Brytyjczyk. 40-15 dla Lumsdena. No i znowu troszeczkę brakuje, niewiele. Trochę za niska ta piłka w wykonaniu reprezentanta Polski. Teraz Brytyjczyk w odpowiedzi wysoko. Polak piłkę troszeczkę zbija. No i teraz Polak próbuje nieco przegonić po korcie Brytyjczyka od lewej do prawej, ale Brytyjczyk póki co się dobrze broni. Teraz to Brytyjczyk podbił piłkę i na tyle nieskutecznie, że wyszła ona na aut, a więc mamy 30-40. No i błąd Polaka, piłka poza końcową linią kortu, a więc gem dla Brytyjczyka. No i w tej chwili remis po 4 gemach drugiego seta 2-2. Pierwszy serwis poza polem wyznaczonym. Drugi zdecydowanie lżejszy. No na linii nie wiem, czy tam nie można byłoby się pokusić o sprawdzenie, ale gramy dalej. Co dłuższa wymiana i skutecznie rozpoczyna tego piątego gema Polak. 15-0 dla Mikuły. Lumsden wymienia w tej chwili rakietę. Decyduje się na wymianę. Być może da mu to nieco większe, nieco lepsze, może nieco szybsze uderzenie. Stwierdził być może, że naciąg w rakiecie jest już troszeczkę za luźny, a więc wymienił rakietę na nową. Po błędzie serwisowym raz jeszcze wprowadzamy piłkę do gry. No i teraz blisko siatki reprezentant Polski, ale dobrze, niziutko zagrana piłka przez Lumsdena i mamy po 15. No
i po raz kolejny przy serwisie reprezentant Wielkiej Brytanii. Pierwszy serwis Wout. No i w tej chwili w taśmę, a więc podwójny błąd serwisowy Brytyjczyka i 15-30. Bardzo wysoka piłka w wykonaniu Polaka, ale wydaje się, że to dość skuteczne zagranie. Brytyjczyk podchodzi pod siatkę, ale w aut, a więc powinno być 15-40, 40 do 15 dla Mikuły. No, Brytyjczyk bardzo dobrze znalazł się tam pod siatką i dość mądrze chciał wykorzystać tą nieco słabszą, wyższą piłkę Mikuły. Ale niestety delikatnie zrobił to za mocno i wyrzucił piłkę poza linię boczną, wyznaczającą pole gry dla rywalizujących w grze pojedynczej tenisistów. Pierwszy błąd Brytyjczyka przy serwisie. No i błąd po raz drugi, a więc 3 do 2 po 5 gemach prowadzi reprezentant Polski, a więc 3 do 2 dla Michała Mikuły, a więc mamy chwilkę przerwy. Grupa Lotos. Jesteśmy paliwem dla polskiego sportu. Grupa Lotos. Jesteśmy paliwem dla polskiego sportu. No i wracamy do rywalizacji Polaka i Brytyjczyka. Tym razem Polak u góry ekranu, Brytyjczyk na dole. Reprezentant Polski rozpoczyna 6. gema. Po pierwszym błędzie serwisowym drugi już prawidłowo wykonany, a więc
Trwa rywalizacja o pierwsze punkty w tym szóstym gemie. No i teraz troszeczkę i Brytyjczyk, i Polak podkręcili najpierw piłkę. Brytyjczyk podchodzi do siatki, ale Polak wyrzuca poza linię boczną piłkę, a więc 15-0 dla Brytyjczyka. Przypomnijmy, że Polak przełamał serwis Brytyjczyka w poprzednim gemie, zwyciężając do 15. No i zobaczymy, czy teraz przy swoim serwisie utrzyma to. I mamy po 15 po wypuszczeniu piłki na aut przez Lumsdena. Nieco skuteczniejszy w tej chwili serwis Polaka, odrzucający trochę Brytyjczyka. Ale błąd niepotrzebnie, tak mocno Mikuła zagrał tą piłkę. 30-15 dla Brytyjczyka. Ponownie błąd serwisowy w wykonaniu Polaka. Powtórka już prawidłowa, a więc gramy. No i niestety Mikuła trafia w siatkę, a więc 40-15 dla Lumsdena. Zdecydowanie mocniejszy serwis Mikuły, ale znowu wyrzuca piłkę za linię boczną. No i mamy kolejny remis w gemach. Po 6 gemach 3-3. No i teraz autowe zagranie Brytyjczyka, a więc powinno być 15-0 dla Polaka. No i świetnie teraz Polak odrzucił Brytyjczyka na lewą stronę i bardzo ładnie podkręconą piłką akcję rozstrzyga na swoją korzyść, a więc 0-30.
No i 0,40. A więc Polak znów bliski zwycięstwa w kolejnym, siódmym już gemie. Dość wyrównana walka w tej chwili w tym drugim secie obu tenisistów. Cóż to było? Czyżby to był błąd Brytyjczyka? Tak, tym razem Brytyjczyk obronił się jeszcze, a więc 15-40. W siódmym gemie pojedynku Kuala Lumpur. No i kolejny serwis Lumsdena ląduje w siatce, a więc powtarzamy. Teraz już skuteczniej. No i Polak teraz nie zdążył do tej piłki, a więc 30-40. No i robi się ciekawie w siódmym gemie drugiego seta. Piłka na aucie, poza linię boczną, mamy po 40 i grać będziemy na przewagi. No, tym razem Brytyjczyk poza linię boczną kortu, a więc przewaga dla Polaka. No tutaj ten, kto wygra tego gema, może zyskać lekką psychologiczną przewagę nad rywalem, bo będzie obejmie prowadzenie w powoli już decydujących momentach tego seta, a więc bardzo ważne piłki w wykonaniu obu tenisistów przed nami. No i Brytyjczyk wyrzuca piłkę za końcową linię, a więc 4-3. Po 7 gemach powinno być dla reprezentanta Polski, chociaż no, jeszcze jedną piłkę grają. No i wychodzi na to, że w tej chwili mamy równowagę. No, przyznam szczerze, że nie wiem, którą piłkę należało uznać za autową, ale wychodzi na to, że faktycznie w tej chwili ciąg dalszy rywalizacji, a więc gramy nadal na przewagi, mamy równowagę. Polak broni się, próbuje, ale nie jest w stanie niestety w tej chwili odebrać tej piłki, więc
Wszystko wskazuje na to, że przewaga po stronie Lumsdena. No i teraz długa piłka w wykonaniu Brytyjczyka, a więc ponownie równowaga. No i przewaga po raz kolejny wędruje na stronę Lumsdena. Polak wyrzucił piłkę poza linię końcową kortu. I to Brytyjczyk bliższy objęcia prowadzenia w drugim secie. No i teraz piłka powędrowała strasznie wysoko. Źle uderzył ją reprezentant Polski, a więc to chyba jednak tym razem koniec tego gema. A więc faktycznie jedną z piłek zaklasyfikowaliśmy jako piłkę autową, a okazało się inaczej. A więc 4-3 po 7 gemach, ale nie dla Polaka, a dla Brytyjczyka Ewena Lumsdena. Po krótkiej przerwie wrócimy do Państwa. Grupa Lotos. Jesteśmy paliwem dla polskiego sportu. Grupa Lotos. Jesteśmy paliwem dla polskiego sportu. No i wracamy do polsko-brytyjskiej rywalizacji w drugim meczu na korcie centralnym kortów warszawskiej Legii. Przypomnijmy, że w pierwszym pojedynku Pola Wygonowska pokonała Chorwatkę Noe Krznaric 6-2 i 6-2, a teraz walczą u dołu ekranu Polak Michał Mikuła i Brytyjczyk u góry ekranu Ewen Lumsden. Lumsden teraz będzie sprawdzał, czy faktycznie piłka wyszła na aut. No i chyba zgadza się z tym, co pokazał Polak, a więc 15-0 dla
Michała Mikuły. U dołu ekranu raz jeszcze przypomnę. Polak będzie powtarzał serwis. No i autowe zagranie Brytyjczyka. A więc 30-0 dla Polaka. No i teraz po źle odebranym, ale skutecznym, mocnym, dobrym serwisie Mikuły piłka zawędrowała tuż za linię siatki. Polak do niej dobiegł i skutecznie, bardzo mocno ściętą piłką, zapewnił sobie 40. punkt. No, a tym razem Polak wyrzucił poza linię boczną piłkę, a więc 15-40. 40-15 dla Polaka. Brytyjczyk zgłosił aut, chociaż osobiście wydawało mi się, że piłka była prawidłowo zagrana i ta gra powinna się toczyć dalej, a właściwie rozstrzygnąć na korzyść Mikuły, no ale powtarzamy. No i tym razem błąd Mikuły, a więc 40-30. Dobry, mocny serwis reprezentanta Polski. No, ale Brytyjczyk bardzo skutecznie zmienił kierunek. I mamy po 40, a więc po raz kolejny będziemy grali na przewagę. Serwisowy Polaka. No i drugi błąd, podwójny błąd serwisowy Polaka, a więc przewaga Brytyjczyka. No, kilka już tych błędów serwisowych, jeśli dobrze policzyłem, cztery popełnili w tym drugim secie. 3 Polaka, 1 Brytyjczyka. Teraz trochę odrzucający serwis w wykonaniu Mikuły, ale Brytyjczyk się dobrze broni.
No i Polak teraz skrót, ale Brytyjczyk odebrał i w aut. Długa piłka, długa taka, więc będziemy mieli równowagę. No niewiele zabrakło, aby Lumsden tę piłkę jednak umieścił w korcie, no ale była ona na tyle wyraźnie poza boczną linią, że nie było większych wątpliwości co do tego, że punkt tej akcji należał się Mikule teraz. No Mikuła chciał sprawdzić, ale jednak zrezygnował. A więc drugi raz wprowadzi piłkę do gry. No i podwójny błąd. Po raz kolejny podwójny błąd serwisowy Mikuły. Przewaga Lumsdena. No nie może się do końca dobrze wstrzelić w tej części seta reprezentant Polski. I znowu aut. Pierwszy błąd i za moment może się okazać, że to Brytyjczyk będzie bliższy wygrania tego drugiego seta. Ale zaczekajmy jeszcze do końca rywalizacji w tym gemie. Polak bliżej siatki, teraz doszedł do samej siatki, skrót. Brytyjczyk jeszcze się wybronił, teraz piłka poszła o siatkę, no i krótka wymiana, bardzo energiczna i skutecznie Mikuła, a więc wracamy do równowagi. Przypomnijmy, że to ósmy gem tego pojedynku. Jeśli wygra go Polak, będziemy mieli remis 4-4. Jeśli wygra Brytyjczyk, no, obejmie prowadzenie dwoma gemami. Ach, teraz Polak wyrzucił niestety piłkę poza linię końcową. No i ponownie przewaga po stronie Lumsdena. No ale za to tym razem fenomenalny serwis w wykonaniu Polaka i wracamy po raz kolejny do równowagi. Brytyjczyk wysoko, Polak również. No i teraz panowie przerzucają się dość wysokimi piłkami. Teraz troszeczkę więcej siły w to uderzenie Mikuła, odpowiada Brytyjczyk i jeszcze trafił. I teraz w taśmę Lumsden, a więc tym razem przewaga, ale po stronie Mikuły. Co za błąd w wykonaniu Polaka, chociaż próbuję jeszcze sprawdzić. Brytyjczyk pokazuje, że był to out. A jeżeli tak, to powtarzamy serwis. No i tym razem Brytyjczyk nie odebrał tego serwisu, a więc 4-4 po 8 gemach rywalizacji w drugim secie pojedynku pomiędzy Mikułą i Lumsdenem, a więc no, bardzo, bardzo zacięta w tej chwili rywalizacja obu tenisistów. No i zagrywka, serwis przechodzi na stronę Brytyjczyka. No i pierwszy serwis ląduje
poza wyznaczonym polem gry. A teraz skutecznie Brytyjczyk rozrzucił Polaka po korcie i obejmuje w 9 gemie pierwsze prowadzenie 15-0. Tym razem to Brytyjczyk wyrzuca przy pierwszym serwisie piłkę poza linię boczną. W powtórce neta, więc jeszcze raz. Ach, Polak nie zdąży do tej piłki. Nie zdążył, bardzo ładnie zdążył do tej piłki, ale ona niestety z racji tego rozpędu, który musiał nabrać, aby do tej piłki zdążyć, piłkę wyrzuca poza linię końcową. A więc 30-0 dla Lumsdena. No i po raz kolejny piłka ląduje poza linią końcową. 40-0 dla Lumsdena i zaczyna się robić ciekawie. Pierwszego seta, przypomnijmy, wygrał Polak dość wyraźnie, 6-2. A tymczasem w drugim secie niesamowicie wyrównana walka. No i jest 5-4. Szybki gem. 9 w wykonaniu Brytyjczyka, wygrany do zera. No i po 9 gemach Brytyjczyk Ewan Lumsden prowadzi z Polakiem Michałem Mikułą 5-4, a my po chwili przerwy wrócimy do Państwa ponownie. Grupa Lotos. Jesteśmy paliwem dla polskiego sportu. No i wracamy do rywalizacji panów w secie drugim, a tym razem błąd chyba kantem rakiety. Uderzona ta piłka i Polak Michał Mikuła prowadzi 15-0. Nieco bardziej zmotywowany teraz Polak. Pięknie, bardzo ładnie rozegrał tą akcję po dość mocnym serwisie, którym troszkę zaskoczył swojego rywala. Szybko podszedł do siatki i zakończył w dwóch uderzeniach drugą rozgrywkę w gemie 10. No zdecydowanie mocniejsze serwisy Polaka, ale teraz błąd, wyrzucił w bok za mocno tą piłkę, a więc 30-15. Z
zaskoczył nieco tym mocnym serwisem Lumsdena Mikuła, ale zobaczymy, czy jeszcze będzie w stanie tak mocno zagrywać przez całego gema, bo już ten trzeci serwis w wykonaniu Polaka, ten czwarty serwis, przepraszam, w wykonaniu Polaka nieco słabszy i teraz piłka wyrzucona poza linię końcową, a więc mamy po 30. Przy serwisie będzie Polak powtarzał. Teraz Brytyjczyk będzie sprawdzał, ale wydawało się, że piłka była w polu. No, będzie chyba sprawdzenie. No, nawet sędzia techniczna przyszła sprawdzić. I wychodzi na to, że piłka jest na aucie. A jeśli tak, to 40 do 30 będzie prowadził Brytyjczyk. No i w siatkę, niestety. Mikuła, a to oznacza, że kolejny gem dla Brytyjczyka, a tym samym cały set pada łupem Juena Lumsdena 6 do 4, a więc po dwóch setach mamy remis 1 do 1. Pierwszy set wygrał Mikuła 6 do 2, drugi set wygrał Lumsden 6 do 4, a więc przed nami decydująca rozgrywka w secie trzecim, ale to za kilka chwil. Grupa Lotos. Jesteśmy paliwem dla polskiego sportu.
Grupa Lotos. Jesteśmy paliwem dla polskiego sportu. No i wracamy do rywalizacji w pojedynku Michał Mikuła, Ewan Lumsden z Wielkiej Brytanii. U dołu ekranu Brytyjczyk, u góry ekranu Polak. Przypomnijmy, po dwóch setach remis 1-1. Pierwszego seta wygrał Polak 6-2, drugiego seta 6-4 wygrał Brytyjczyk. W tej chwili od serwisu zaczął Brytyjczyk, ale podwójny błąd serwisowy, a więc 0-15. Out w wykonaniu Brytyjczyka, a więc mamy 0-30. Prowadzi reprezentant Polski, Michał Mikuła. Teraz niewiele brakowało, aby ta piłka przeszła, a więc mamy 15-30. No i Polak teraz wyrzucił piłkę mocną, ściętą poza linię końcową i mamy po 30. Serwisowy Brytyjczyka. No i teraz Polak ładnie po skosie i chyba tak decydujący cios, jeśli chodzi o 40 punkt. A więc 40-30 dla Mikuły. No i zobaczymy, czy Polakowi uda się przełamać rywala. Błąd serwisowy Lumsdena. Musiał zdecydowanie ostrożniej zagrać ten drugi serwis. No i zobaczymy. No niestety Polak poza linię boczną, a więc mamy po 40, równowaga. No i ponownie pierwszy serwis Lumsdena trafia siatkę, drugi ostrożniejszy. No i zobaczymy, kto z tej rywalizacji tutaj
No i tym razem dobrze Polak Lumsden musiał dobiec do tej piłki, wyrzucił poza linię końcową, a więc przewaga dla Mikuły. No i Brytyjczyk po raz drugi wyrzuca piłkę poza linię końcową, a więc 1 do 0 w trzecim secie, po pierwszym gemie prowadzi Michał Mikuła. 1 do 0 dla Polaka w rywalizacji z Brytyjczykiem. Chwilę na uzupełnienie płynów, które jest bardzo ważne przy takiej pogodzie jak dziś. Mamy piękny, słoneczny dzień, ale dość upalny już w tej chwili. Mamy godzinę 12:40, a więc słońce w najwyższym punkcie z pewnością daje się tenisistom we znaki, więc nic dziwnego, że coraz częściej muszą po gemie podejść i chociaż łyk wody bądź napoju izotonicznego napić się, aby troszeczkę orzeźwić swoje ciało. W tej chwili przystępujemy do drugiego gemu. Rozpoczyna u dołu Mikuła swoim serwisem. No i zobaczymy, czy po przełamaniu Brytyjczyka będzie w stanie utrzymać w tym trzecim secie dobrą formę i prowadzenie. Dobrze w tej chwili Brytyjczyk i to on zdobywa pierwszy punkt. Tego drugiego gema, trzeciego seta. Ale Polak również dynamicznie, chociaż teraz źle zagrał, troszeczkę za bardzo rakietę skierował do dołu, no i piłka nie przeszła na drugą stronę, a więc 30 do 0 dla Brytyjczyka. No może teraz Polak bliżej siatki, ale znowu za mocno w dół. Chciał skierować tą piłkę od razu i trafia po raz kolejny w siatkę, a więc piłka nie przechodzi na drugą stronę. No i już 40 do 0 dla Brytyjczyka. Czyżby tak szybko miał się ten gem skończyć? Bez punktu dla Polaka. Wysoka piłka Brytyjczyka. No i Polak teraz tak, teraz skutecznie, wreszcie. 40-15, ale to jeszcze daleko do tego, aby próbować coś wywalczyć w drugim gemie trzeciego seta. No i teraz bardzo ładnie przegonił troszeczkę Brytyjczyka Mikuła. 40-30, a więc odrabia straty z początku tego gema. No i Brytyjczyk teraz po dobrym serwisie Polaka posyła poza linię boczną piłkę, a więc mamy równowagę po 40. No i tym razem Polak niestety za długą tą piłkę
i przewaga po stronie Lumsdena. Przyznam szczerze, że w tej chwili jestem troszeczkę pogubiony. Zagrywa Brytyjczyk, a więc wychodzi na to, że drugi gem zakończył się jego zwycięstwem chyba, a więc przełamanie Polaka i powinno być 1-1. I 15-0. Dla Brytyjczyka w gemie trzecim. Po 15. No i teraz Brytyjczyk trafia w siatkę, a więc jeśli dobrze liczymy, to powinno być 15-30, a więc Polak powinien prowadzić w tym gemie. Teraz nie trafił dobrze, nie trafił czysto w tą piłkę reprezentant Polski, a więc wychodzi, że powinno być po 30. I w tej chwili 40-30 dla Lumsdena. No i błąd Polaka, niestety, niestety. A więc wychodzi na to, że w tej chwili 2-1 prowadzi Brytyjczyk po trzech gemach trzeciego seta. A teraz, skoro rozegrane zostały trzy gemy, chwila przerwy. Grupa Lotos. Jesteśmy paliwem dla polskiego sportu.
Grupa Lotos. Jesteśmy paliwem dla polskiego sportu. No i po chwili nieco dłuższej chwili przerwy dla Polaka, który musiał skorzystać z pomocy medycznej, wracamy na korty tenisowe stołecznej Legii. No i wracamy do pojedynku Polaka z Brytyjczykiem, Michała Mikuły z Iwenem Lundsenem. No i zobaczymy, czy Polak po tej przerwie się troszeczkę odbuduje. No przyznam szczerze, że w tej chwili nie widziałem, ponieważ Brytyjczyk stał do nas tyłem. Czy pokazał Polakowi, że był out, czy pokazał Polakowi dobrą piłkę. Ale wydaje się, że dwa razy Polak uderzył poza pole gry i Brytyjczyk najprawdopodobniej prowadzi 30-0 w tej chwili. Tym razem to Brytyjczyk wyrzucił piłkę poza pole gry, a więc 30-15 dla Lundsena. Tym razem znowu Brytyjczyk, autowa piłka, więc remis 30-30. No i błąd serwisowy Polaka. No i niestety, Polak nawet rakietą w tej chwili rzucił. Piłka ląduje ponownie poza końcową linią kortu centralnego stołecznej Legii, a więc 30-40. No i za moment Brytyjczyk może prowadzić już w tym secie 3-1. Chociaż Polak dzielnie próbuje jeszcze walczyć, broni się, ale Brytyjczyk skutecznie, po prostej, bardzo ładnie. No i wychodzi na to, że mamy prowadzenie Lundsena 3-1. No i to Lundsen w piątym gemie będzie zaczynał, a więc a teraz Polak troszeczkę agresywniej i zaczyna od prowadzenia, a więc przełamują się na zmianę tenisiści co kilka gemów.
przed chwilą właśnie Brytyjczyk przełamał Polaka, a być może teraz będzie odwrotnie. Być może teraz Polak, a więc Michał Mikuła, przełamie Juena Lumsdena. Zobaczymy, zobaczymy. Brytyjczyk będzie powtarzał wprowadzenie piłki. No niewiele brakowałoby, ta piłka uderzyła o taśmę. Ach, i teraz obaj tenisiści próbowali skrótu, ale skuteczniejszy w tym skrócie był Brytyjczyk, a więc mamy po 15. Net, a więc ponownie za moment Lumsden będzie wprowadzał piłkę. I autowa piłka w wykonaniu Polaka, a więc 15-30. No Polak zagrał teraz skrótem, ale dobrze do tej piłki doszedł Lumsden. Wykorzystał po raz kolejny. No i już prowadzi... Nie, przepraszam, jest po 30. Błąd serwisowy Brytyjczyka. No i Polak trafia w taśmę, a więc 40-30 dla jego rywala. No jednak nie 40-30, a po prostu czwarty gem dla Brytyjczyka, więc wychodzi na to, że ta akcja na remis, przy której Polak i Brytyjczyk mieli wątpliwości, czy ta piłka weszła, czy nie, był jednak na korzyść Brytyjczyka, a więc Brytyjczyk prowadzi w trzecim secie 4-1, a więc chwila przerwy. Grupa Lotos. Jesteśmy paliwem dla polskiego sportu.
No i wracamy do rywalizacji. Tym razem zaczyna Mikuła u dołu ekranu. On wprowadzał piłkę do gry i już 15 do 0. Dla Polaka. Za moment powtórka serwisu. No i Mikuła tym razem wyrzucił poza linię boczną, a więc 15-15. No, nad naszymi głowami. Po raz pierwszy na chwilę zgasło słońce. Pojawiają się na niebie pierwsze chmurki. Być może to troszeczkę ułatwi, uprzyjemni, choć na chwilę grę tenisistom w trakcie Copernicus Bowl ITF-owego turnieju juniorów. Brytyjczyk w tej chwili pokazał Mikule out, a więc 30 do 15 dla Lumsdena. A i teraz błąd. Źle uderzona piłka przez Polaka. No i 40 do 15. I Brytyjczyk zbliża się do możliwości rozstrzygnięcia tego pojedynku z reprezentantem Polski na swoją korzyść. Błąd. Pierwszy błąd w serwisie reprezentanta Polski. Za drugim razem już dobrze trafił i będzie się jeszcze starał powalczyć. Brytyjczyk teraz trafił w siatkę, a więc 40 do 30. Cały czas prowadzi Lumsden. Znowu błąd pierwszego serwisu Polaka. No i tym razem Brytyjczyk musiał się poddać, a więc mamy po 40. Polak nie poradził sobie z tym zagraniem rywala, a więc przewaga dla Brytyjczyka. No i wszystko wskazuje na to, że będzie kolejne przełamanie w wykonaniu Lumsdena. Ładnie teraz trafił prosto w linię, a Polak w aut niestety. A więc kolejny, piąty już gem na swoim koncie zapisuje Lumsden i po 6 gemach to on prowadzi 5 do 1, a więc będzie naprawdę już w tej chwili bardzo blisko wygrania całego meczu. 6 do 1, chociaż w tej chwili Brytyjczyk zaczyna od netu. No i Polak wyrzuca piłkę w aut po raz kolejny.
A więc 15-0 dla Lumsdena, który z każdym zagraniem wygranym będzie się zbliżał do zakończenia tej rywalizacji, która trwa już ponad 1,5 godziny. Tym razem aut w wykonaniu Brytyjczyka po 15. No i Polak ponownie w taśmę. Ponownie piłka nie przechodzi na drugą stronę kortu, a więc 30-15 dla Lumsdena. No i Polak w tej chwili no, uderzył chyba najgorzej jak mógł. 40-15 dla Lumsdena i za moment Brytyjczyk będzie mógł zakończyć rywalizację w drugim dzisiejszym meczu na korcie centralnym. I zrobił to chyba fenomenalnie, bo już nawet bez dodatkowego sprawdzenia Polak podziękował, podszedł do siatki, podziękowali sobie, a więc 6-1 ostatecznie w trzecim secie wygrywa Brytyjczyk. No i w drugim spotkaniu całe spotkanie dla Juena Lumsdena, dla Brytyjczyka, który pokonał Michała Mikułę 2-1 w setach po kolei 2-6, 6-4 i 6-1, a my po kilku, może kilkunastu minutach przerwy zaprosimy Państwa na trzeci pojedynek singlowy rozgrywany na korcie centralnym Stołecznej Legii, a w pojedynku tym zmierzy się Alisa Cernecka z Łotwy z Martyną Kubką. Więc zapraszamy za kilka, kilkanaście minut, a teraz dziękujemy póki co i do usłyszenia. Grupa Lotos. Jesteśmy paliwem dla polskiego sportu.